Witajcie. Dzisiaj chcielibyśmy się podzielić z Wami kolejną sesją badawczą. I słowem klucz jest słowo istota. Piotr już jest w eterze. Witaj, Piotrze. Cześć, witam Was. Cześć, Asiu. Piotrze, zczytaj informacje na temat istoty. Czym, kim jest istota? Skąd w ogóle wzięło się to słowo istota? Znaczy słowo istota i termin istota wziął się jakby z potrzeby jakby nazwania naszych wszystkich zalet, wszystkiego, co jest w nas, jakby w jeden termin. Ja to tak bardzo mocno czuję. Naszych najbardziej wartościowych aspektów. Tak, tak jakby całej naszej duszy, jakby skumulowanie w jednym słowie. Tak jakby wszystkiego tego, co mamy w sobie najlepsze, wszystkich, tak jak powiedziałaś, Asiu, aspektów, zachowań, wszystkiego tego, co z nas wypływa najczystszego. Czy tutaj jest jakby to słowo istota pasowało jakby wszystkim istotom, jakby była zgoda na to, żeby używać tego słowa. Co więcej, to co bardzo mocno czujemy, jest też to, że istota to jest też ogromna manifestacja takich naszych największych darów, umiejętności. Dokładnie. Tego, co daje nam spełnienie, prawda? Tak, dokładnie. To jest ta cała nasza moc, która jest w nas. To wszystko, czym emanujemy, nad czym, co jest często nam przysłonięte, tak jak Asia uwielbia to słowo zagruzowane i też je bardzo lubię. Jest to tym wszystkim, czym powinniśmy się kierować w życiu. No tak, słowo ma bardzo negatywny wydźwięk oczywiście, ale pasuje. Niestety pasuje do tego, co się dzieje. Okej. Czy jest coś więcej, czym chciałbyś się podzielić na temat samej istoty? Tak, tutaj mi dość mocna informacja przychodzi na temat istoty. Istoty możemy też podzielić tak jakby, tak jak ja tutaj jestem przeciwny ogólnie i moja istota zawsze mi krzyczy nie dziel, nie dziel. Tak tutaj możemy podzielić istoty na istoty różnych żywiołów. Bardzo mocno to czuję, że istoty, które schodziły na Ziemię, przywiązywały się do danych żywiołów. Tak jak żywioł powietrza, żywioł wody, żywioł ognia, żywioł ziemi. Tak jakby wszystkie te istoty, schodząc tutaj, dodawały sobie, zakochując się poprzez tworzenie tego żywiołu, bo to tutaj jest właśnie na tym to polegało, że te istoty jakby były zaangażowane w tworzenie danych aspektów, które znajdują się na Ziemi, one się bardzo mocno przywiązywały do, tak jak się przywiązywały ogólnie, wszystkie się przywiązały bardzo mocno do Ziemi, tak, jako do Ziemi, jako do swojej matki, takiego miejsca, gdzie one kochają schodzić. Tak jeszcze się przywiązały do tych żywiołów, które tworzyły jakby oprócz tego, tak? Nie wszystkie tworzyły po prostu dany żywioł. Oprócz jednego, jaki jakby był wspólny. Wspólnym żywiołem była Ziemia, tak? To jest jakby wspólny żywioł, który łączy te wszystkie istoty, ale oprócz tego były jeszcze jakby poboczne żywioły, jakby nie umniejszając im, ale one są poboczne. Głównym czuję, że jest Ziemia,
a pobocznymi są tak jakby inne żywioły, jak powietrze, woda, tutaj ogień. I na tej zasadzie to było. I one się podzieliły, jakby umiłowały sobie, upodobały sobie oprócz tego inne żywioły, z którymi bardzo mocno rezonują również w świecie fizycznym. Na przykład pewne osoby mogą mieć na przykład olbrzymie zamiłowanie do pływania, na przykład, tak? Bardzo mocno czują wodę, czują, że w wodzie mogą rzucać więcej obciążeń, że woda ich doładowuje. To jest związane właśnie z tym połączeniem z tym żywiołem, z tą miłością tego żywiołu, z tą jakby zbalansowaniem tej energii w tym żywiole. One czują, że czerpią dwa razy mocniej, czują, że to jest ich jakby dziecko, ich kreacja, ich jakby pierwiastki tam wszystkie są, to z nimi bardzo mocno rezonuje, buduje ich, informacja tam przepływa. Na tej zasadzie to działa. To jest jakby każda z istot ma jakiś żywioł, z którym bardzo mocno rezonuje. Tak, na przykład istota wody czuje właśnie taką bardzo mocną potrzebę zanurzania się, prawda, w jakimś czystym zbiorniku wody. Tak, dokładnie. Dokładnie. Działa to na nim oczyszczająco, tak jak powiedziałem, tak dopełniająco i bardzo mocno z nią, to tak jak powiedziałem kilkakrotnie, już rezonuje z nią. Oczyszczaj cały. Tak, dokładnie. I wtedy czuję się też taką jedność z tymi wszystkimi składowymi tej istoty duszy, prawda? Czyli tam jest wszystko, tak jak powiedziałaś, harmonia energii męskiej, żeńskiej, energia wewnętrznego dziecka wtedy też się bardzo uaktywnia. Tak. Połączenie z Matką Ziemią, kreacja. Wszystko, tak. To jest jakby taki jeszcze większy przekaźnik tej energii Ziemi, tak? Tak jakby tej naszej, ja to widzę jako podstawową energię, która jest dopełniana jeszcze tymi żywiołami dodatkowymi. To jest na tej zasadzie taki przekaźnik tej informacji, wzmacniający jeszcze bardziej. Dokładnie. Też to ciekawie wygląda na przykład z żywiołem ognia. Wiadomo, że ogień mocno jest takim, ja to widzę, znaczy ogólnie ze mną bardzo, bardzo kłóci się żywioł ognia, wręcz mnie troszeczkę przeraża. A dlaczego? Był jakiś konflikt między mną a tym żywiołem. Mój żywioł jakby jest odwrotnością tego żywiołu. Nie inaczej. Dlatego, że twój żywioł to? Znaczy mój żywioł nie jest żywiołem wody. Jest żywiołem wiatru. Jest żywiołem wiatru, ale był taki konflikt. Jakby nie jest mi to pokazane do końca, ale czuję to taką ścianę między tymi moim żywiołem, a ich żywiołem, ich też nie chcę tu dzielić, bo to też jest dzielące, tak? Tu chodzi, że ze mną on nie rezonuje. Ja go nie czuję, ja go nie potrafię zrozumieć do końca, bo go nie tworzyłem. Ja go nie tworzyłem. Nie czujesz go na tyle. Nie czuję go w ogóle, jakby w ogóle nie czuję. Czuję go jako bardzo destrukcyjny żywioł, tak? Gdzie istoty tego żywiołu często charakteryzują się bardzo taką naturą, taką właśnie ognistą, tak? Czyli taką dość wybuchową często. Właśnie, może powiedzmy o tym, czym się charakteryzują te poszczególne rodzaje istot, czy żywioły istot. Jak już powiedziałem, ale powiem wam szczerze, co teraz się dzieje w mojej przestrzeni. Stworzyła się nade mną taka olbrzymia góra informacji,
że zaczyna mnie to troszeczkę przygniatać, także muszę sobie z tym radzić dość mocno. I nie wiem, czy za chwilę nie będziemy musieli na chwilę przerwać sesji. Okej, okay, poradzimy sobie. Tu chodzi o to, żeby sobie poradzić z nadmiarem informacji, jeżeli to jest tak wielka informacja i to, co się dzieje, przypływa w taki szybki sposób, często musimy się nauczyć. No nie spodziewałem się aż tak tego. Jakby pierwszy raz mam tak mocny przepływ informacji, jeżeli chodzi o czasie sesji. Eter. Czuję, jakby mnie wbijało aż w łóżko, ale wiem, od czego to jest. Dobrze. Tutaj wróćmy do tego, jakie. O kurczę. Może powiedz, czym ty byś chciał się podzielić w takim razie. Może ja nie będę teraz zadawała konkretnych pytań, tylko... Czyli chciałbym podzielić się, czym się charakteryzują te żywioły, te istoty tych żywiołów. I na przykład, tak jak powiedziałem wcześniej, istota żywiołu ognia bardzo się charakteryzuje takim mocnym, bardzo mocnymi charakterami. Wręcz takimi, tak jak powiedziałem wcześniej, ognistymi charakterami. Kurczę, ale to jest. Są to często istoty na bardzo wysokich stanowiskach. Dążą bardzo tacy biznesowi, bardzo mocno zaangażowani w politykę. Są to istoty bardzo takie mocno stąpające po ziemi, ale też często takie, kurczę, jaki to jest przepływ. Te istoty ognia bardzo ze mną, na przykład ze mną bardzo mało rezonują. Dlatego mi jest też ciężko teraz o nich mówić ogólnie, bo ja ich w ogóle nie czuję jako, nie to, że ich do nich coś jakby, po prostu one nie są w moim polu energetycznym, tak jakby moja energia bardzo źle z nimi rezonuje, jest taka nie współgra po prostu. Ciężka, tak, dla mnie jest bardzo ciężka, bardzo władcza. Bardzo taka, tak jak powiedziałem, dla mnie ona jest destrukcyjna, chociaż patrząc jakby na to głębiej, ona nie jest destrukcyjna. To jest po prostu inna energia od mojej, tak? No tak, bo tu mówimy o istotach jako o tych najpiękniejszych, najmocniejszych aspektach Ojejku. Każdej duszy, każdej istoty, każdej świadomej cząstki. No dobrze, to wróćmy może do istoty Ziemi. Jak widzisz istoty Ziemi? Istoty Ziemi jesteśmy my wszyscy. Istotami Ziemi jesteśmy my wszyscy. Istoty Ziemi mają... To jest ta baza tych istot. Tak, to jest ta baza tych istot. Ja to czuję jako istoty bardzo kreatywne, bardzo takim zmysłem budowniczym, z wielką miłością do natury, ale też kochające te wszystkie żywioły, ale jednak przywiązujące, jakby z każdą z tych... wszyscy jesteśmy tymi istotami Ziemi, ale każda, tak jak powiedziałem wcześniej, ma ten swój ukochany jeden żywioł, tak? Każda ta istota, tak, ta podstawa kocha te wszystkie inne żywioły, ale jakby wie, że są potrzebne, ale pomimo to nie rezonuje z każdym, tak?
jakby to powiedzieć, istota Ziemi jest podstawą. I to jest jakby główny, to jest ten korzeń taki, który nas zakorzenia z tym wszystkim. I się rozprzestrzenia tak jakby drzewo, tak? I ma w sobie jakby każdy z tych żywiołów w jakimś stopniu, ale przeważający jest na przykład jeden, tak? W tej danej istocie. Jest to jakby to ciężko wytłumaczyć, bo to jest w każdym z nas. Istota Ziemi jest w każdym z nas. Tylko jakby później jakby każda jedna istota jest w nas, ale przeważająca jest zawsze ten jeden. Okej, okay, czyli tak jak ja to czuję, jak ja sama tego doświadczyłam i doświadczam cały czas, to działa tak, że w momencie, kiedy powrócimy do siebie i rozpalimy tą iskrę tej świadomej cząstki, która została odgruzowana w czasie oczyszczania energetycznego, to w którymś momencie i też takiego rozwoju świadomości, prawda? Bo my się i tak potem rozwijamy tą świadomość i uczymy się siebie cały czas. Jak już to serce jest tym naszym kompasem. Jest tak, że po prostu nagle czujemy taką potrzebę, tak? Ja na przykład tak miałam jako istota wody, że nagle zaczęłam czuć ogromną potrzebę zanurzenia się w wodzie, pływania, więc teraz w ogóle jest cudownie, bo już jest cieplutko. Ja zawsze szukam takich miejsc, gdzie jest i ten żywioł ziemi, i ten żywioł wody razem. Czy tak też to czujesz, że to po prostu przychodzi w momencie, kiedy już tak jakby bardzo poczujemy ten taki podstawowy żywioł tej ziemi? Mhm. Znaczy tak jak powiedziałaś, Asiu, tak. Gdzieś tam podświadomie zawsze czujemy to powiązanie, ale jak już odkryjemy, tak, tak jak powiedziałaś, odgruzujemy tą świadomą cząstkę tej duszy, tą. I otworzymy się naprawdę na siebie. Na ten przepływ takiej informacji się otworzymy i zrozumiemy, po co, jaki jest cel naszego, że nie cel, ale jakby. Podążamy po prostu za sercem. Wtedy przychodzi to, co przyjść. To, co jest w nas po prostu. Dokładnie. Otworzymy się na to wszystko, to wtedy tak, jest nam o wiele łatwiej zrozumieć, z czym rezonujemy, gdzie się najlepiej czujemy, w jakich okolicznościach natury. I też mi taka śmieszna informacja przyszła, to akurat od mojej istoty, bo moja istota dość często żartuje, żeby osoby ognia nie myślały sobie, żeby wchodzić do wulkanów, nie? Bo to też nie o to chodzi, żeby, jeżeli rezonuje z nami ogień, tak, to żeby nie wchodzić do wulkanu, tylko na przykład sobie wchodzić w eter na przykład przy ognisku, tak? Żeby to czuć ten na przykład zapach tego i to ciepło tego ognia, tak? Ale na przykład, żeby to były takie po prostu miejsca, żeby sobie tworzyć takie okoliczności, taką przestrzeń, gdzie będziemy mogli zwiększyć ten przepływ tej informacji. No i te żywioły nam w tym właśnie pomogą. No i to tak podsumowując, w którym momencie to możemy poczuć? To jest tak jak czymś naturalnym dla osoby, która ma rozbudzoną tą świadomą cząstkę duszy. Czymś naturalnym jest to, że potrzebuje uziemienia, tak? Tak. Że bardzo ciągnie taką istotę do tego, żeby się uziemić, to potem przychodzi ten moment, że ciągnie nas do tych żywiołów właśnie dodatkowych. Dodatkowych, które czyli są. Podstawa zawsze jest tak, jedna, ziemia, tak? Czyli uziemianie jest podstawą, a żywioły są takim katalizatorem, czyli jakby jeszcze dopełnieniem tego przepływu, tak? Jakby
Możemy o wiele więcej doznać. Nie nas samych, nie? Tak, tak. Tak, to już jest taka pełna harmonia, taka jedność. Dokładnie, dokładnie. Pięknie. To czytajmy informacje na temat istoty wody właśnie. Tutaj istota wody jest dość taka, dość ze mną bardzo rezonuje mocno. Mam jakieś połączenie, byłem w jakiś sposób połączony z tą kreacją. W minimalny sposób czuję, ale czuję, że było coś tam mojego też, tak? Czy to się odczuwa? W momencie, kiedy już się otworzymy na tą informację, możemy sobie odczuć, co my tak naprawdę stworzyliśmy na tej ziemi. Istota wody dla mnie jest istotą bardzo taką oczyszczającą, głęboko oczyszczającą i też taką lekką w swoim jesteśstwie, nie? Takim jakby byciu na tej ziemi, tak? Jest taką istotą, która potrafi oczyścić to, co jest wokół niej, swoją energią, tak jakby poprzez, ona tak jakby płynie przez życie. Płynie przez życie i tym swoim płynięciem przez życie pokazuje innym, swoją osobą, jak jest łatwo być takim żyć w lekkości, po prostu płynąć na fali życia. Tak, takim lekkim, płynącym, tak, takim przykładem takiego spokoju, ale też i delikatności. Tak, delikatności, ale też potrafiącą pokazać granice poprzez to wzburzenie, tak? Tak jak się wzburza woda, sztorm, tak? Dlatego też czuję tutaj powiązanie żywiołu wiatru z żywiołem wody. Te istoty są bardzo zbalansowane, ale potrafiące stawiać granice, potrafiące stawiać jasno, kierunkować się na cele i w momencie, kiedy ktoś je atakuje, potrafią wyjść z takiej pozycji mocy. Z pozycji tego właśnie wzburzenia, ale z reguły są bardzo takie spokojne, ułożone. Ale to też jest pozycja mocy, no? Tak, bo to chodzi w tym, żeby czuć taki spokój. Tak, takim olbrzymim spokojem, taką czystością, taką, ja czuję taką przejrzystością, tak? Tam nie ma jakby tego chęci, takiej władczości, tego wszystkiego, pomimo że jest to bardzo silny żywioł, to tam jest taki balans, taka lekkość. Nie próba przeważania nad innymi żywiołami, tylko taki właśnie taki constant, tak? Czyli taka równość. To jest bardzo też żywioł taki lubiący sprawiedliwość, czyli taki balans. Nie lubiący górować nad innymi. Też szukający tego w relacjach, prawda? W ogóle w relacjach między ludźmi. Jakby w każdym aspekcie życia. Jakby nie próbujący nikogo zdusić, zadławić swoją energią. Jest to bardzo energia taka, tak jak powiedziałem, oczyszczająca, dająca też taki, dająca olbrzymie życie, tak? Nie niszcząca, nawadniająca, czyli dająca innym tak jakby ten taki, ja to widzę na zasadzie łyk takiej świeżości. Tak jakby dający innym, tak jakby poprzez to zaczerpnięcie z
od tej istoty taki jakby nowy oddech, nowe rozdanie w życiu. Na tej zasadzie jest to takie dość ciekawe. Inspirujące takie. Inspirujące. Mhm. Tak, to dobrze powiedziałaś. Te istoty są inspirujące, dające swoim przykładem taką inspirację do działania, do takiej świeżości, do takiego zrozumienia problemu z czystą głową. Tak, takie bardzo trzeźwo myślące, dające takie właśnie otrzeźwienie i świeżość. Bardziej trzeźwo czujące. Trzeźwo czujące, dokładnie. Bardziej trzeźwo czujące. Okej. No dobrze, to przeczytajmy informacje na temat istoty wiatru. No istota wiatru jest bardzo taka lekka też. Lekka, potrafi być władcza, potrafi postawić na swoim w taki bardzo konkretny sposób. Jesteś taka dość, ja tu widzę, taka hulaszcza, tak? Czyli potrafiąca dążyć do swojego poprzez taki lekkość, swoją lekkość w duszy, ale też przez taką zdecydowaność i siłę, tak? Czyli siłę taką swojego charakteru, siłę też czującą taki ze swojej fizyczności też, w tym wychodzący. Często te osoby są bardzo takie mocne fizycznie. Też tutaj mi bardzo mocno przychodzi, że te osoby też są bardzo, bardzo sprawiedliwe, tak? Czyli umieją, ja to czuję na zasadzie przywiewania dobroci. Te osoby lubią jakby tą dobrocią tak jakby wiać, czuję jakby dmuchać tą dobrocią, rozdmuchiwać tą dobroć wokół siebie. Ale też umiejące stawiać granice, stawiać sobie cele dość mocno. Jeżeli gdzieś chcą zajść, to one tam zajdą. Lubiące taki balans w świecie, tak? Czyli lubiące takiego, jak ktoś jest nadmiernie władczy, czy nadmiernie taki pokorny, ich to bardzo drażni, tak? Drażni. One lubią, jak coś jest takie ciągłe, że to ciągle, tak jak wiatr wieje ciągle, może nie z taką samą siłą, ale on ciągle jakby jest, tak? Jest ruch tego powietrza i to jest jakby ciągły proces. I one też takie są, że one lubią, nie lubią skrajności, lubią właśnie taki balans i taką taki, jakby to powiedzieć, jak wiatr wieje, tak? Czasami może się, wiadomo, może się czasami przemienić w jakiś huragan, tak? Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na przykład natura cierpi, tak? Natura cierpi, tak? Natura chce się bronić. I wiatr, czując to, ja to tak bardzo mocno czuję, że wiatr, czując to, jak ta natura bardzo mocno cierpi, często staje się takim obrońcą, tak? Istoty wiatru są takimi obronnymi istotami, które lubią bronić, lubią sprawiedliwość, lubią balans, lubią wszystko to, co się wiąże z taką stawaniem w obronie słabszych.
I nie lubiący skrajności. Na tej zasadzie. Okej, piękne. Czy jest coś jeszcze, czym chciałbyś się podzielić, jeśli chodzi o żywioły istot? Tak jakby te wszystkie żywioły i tak ze sobą współpracują. Niektóre czują się bardziej, niektóre mniej, ale zawsze jest między nimi współpraca. Mniejsza lub większa, ale jest. Tak na przykład jak powiedziałem, że woda potrzebuje wiatru, żeby na przykład ją poruszyć, tak? Żeby zrobić jakiś ruch w niej, żeby tam ten ruch był, żeby dopowietrzyć tą wodę na przykład, tak? Na tej zasadzie. Ogień też potrzebuje wody, żeby na przykład trochę stłumić jego właśnie zapędy, tak? A na przykład i na przykład ogień też potrzebuje wiatru, żeby go rozprzestrzenić. Także wszystko jest jakby powiązane ze sobą. Niektóre żywioły się lubią, tak czuję, bardziej, mniej. Bardziej są ci ludzie rezonują, inni mniej, ale jakby w całości, tak? Jesteśmy i tak jednością, bo to wszystko, co nas łączy, to jest żywioł Ziemi. I tam wszystko to skumulowane i tam się w tym wszystkim potrafimy połączyć. Także pomimo to, że tak jak powiedziałem, bardziej ze sobą rezonujemy, mniej ze sobą rezonujemy, bardziej współgramy, mniej, ale i tak zawsze tym wspólnym punktem jest żywioł Ziemi, który nas wszystkich łączy, który nam daje informacje, jak możemy ze sobą współpracować zgodnie, bez tych wszystkich konfliktów i tego wszystkiego, co się dzieje. Bo gdyby wszyscy ludzie na świecie mieli tak olbrzymie połączenie właśnie z żywiołem Ziemi i z tym, co Ziemia nam daje, to nie byłoby tych wszystkich konfliktów, nie byłoby tego wszystkiego, bo tam jest zawarta właśnie ta cała informacja pozwalająca nam żyć na Ziemi spokojnie, z miłością, z tym całym dobrem, które jest zawarte właśnie w naszej Matce Ziemi. Pięknie. No tak, żywioły to są wszystko energie, więc one się uzupełniają i cały czas pozostają we wzajemnej zależności. Dokładnie. A to jak my potrafimy, czy nie potrafimy przenieść tego na pole fizyczne, to już zależy od nas. Tak, dokładnie. Od naszej świadomości, od naszego powrotu do siebie. Dokładnie, Asiu. Pięknie, piękna sesja. Czy jest coś jeszcze, czym chciałbyś się podzielić? Nie, tu jakby dużo z informacji na inne tematy, ale to już jakby będziemy rozwijać później, później na temat jeszcze Ziemi właśnie. Okej. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie naszej sesji i zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, do umieszczania Waszych komentarzy, pytań, Waszych refleksji. I do zobaczenia.